Znajdujemy się na ulicy 1 Maja w rejonie budowanego Centrum Przesiadkowego Opole Główne, w rejonie, w którym od wczoraj obowiązuje nowa organizacja ruchu. O ile ruch z kierunku Zaodrza odbywa się normalnie, natomiast już ruch z przeciwnego kierunku jest nieco zmieniony. Aby dostać się na Zaodrze, trzeba skręcić tutaj, w ulicę Reymonta, następnie w ulicę Damrota. Przez Kołłątaja wyjeżdżamy na ulicę 1 Maja i dalej kontynuujemy jazdę w stronę Zaodrza. To jest jedna droga. Druga, alternatywna droga, to ulica Armii Krajowej. Na nią dostaniemy się od strony plebiscytowej, katowickiej, Dibuła i wtedy wyjeżdżamy tuż w okolicach Poczty Głównej. To są zmiany, które dotyczą samochodów. Kolejna zmiana dotyczy autobusów. Autobusy, które do tej pory kursowały w kierunku Zaodrza przez ulicę 1 Maja, przez ten fragment między Reymonta a Kołłątaja, teraz robią to przez ulicę Damrota, czyli podobnie jak objazd samochodów osobowych. Te zmiany, o których wspominam, obowiązywać będą do kwietnia tego roku.